witam wszystkich w nieco bardziej zimowych warunkach. Robimy krótką przerwę od filmików z rejsu. I jesteśmy dzisiaj w Whistler. Właśnie przyjechaliśmy do Kanady na narty. Zostajemy tutaj na weekend. Jutro będziemy jeździć też w niedzielę, no i jutro mamy cały wieczór tutaj i jak już po drodze jechaliśmy, to widzieliśmy strasznie ładne światła świąteczne, także jutro sobie na pewno pochodzimy po całym miasteczku i pooglądamy to. I oprócz tego z nieba pada brokat, tak nam się wydaje, że to chyba jest ten śnieg z armatek, które naśnieżają stoki, bo zdecydowanie nie wygląda jak normalny śnieg, nie ma żadnych płatków śniegu, tylko wygląda generalnie jak padający brokat z nieba. Tyle na dzisiejszy piątkowy wieczór i jutro Wam pokażemy troszeczkę więcej z Whistler. Dobranoc! Staliśmy właśnie, idziemy na stok, idziemy zjeść śniadanie, najpierw jest mgła na dole, ale oglądaliśmy kamerki i ta mgła jest tylko w dolinie, a tuż ponad mgłą, zresztą tam widać zarysy gór, nie ma już żadnych chmur, nic, jest pełne słońce, także idziemy jeść. Tutaj śpimy, to się nazywa Whistler Peak Lodge, to jest takie fajne patio i nasz hotel. Idziemy do lobby po snowboardy. Dzień dobry. Sorry, że mi się ta kamera trzęsie, ale jedę w butach snowboardowych. I tam za mną widać, jak wygląda Whistler. Troszeczkę. Zaraz Wam więcej pokażę od drugiej strony kamerą. To jest taki skwerek po drodze na stok. Tu już jesteśmy bardzo blisko stoku, jakieś 5 minut, tylko musimy iść. I mieszkamy z jakieś 2 minuty stąd, także mieszkamy super blisko stoku. I my tutaj sobie jemy w tym czymś, co się nazywa Gone Eatery. I jest śmieszne, bo wchodzi się do tego czegoś przez księgarnię. Jest nasze śniadanko. Przeszło moje oczekiwania lekko, bo jest dość duże. Kamcia ma tylko bajgla, ale się z nim podzielę. Wiem, że będziesz chciał. Okej, jedziemy gondolką. Tam na dole jest droga, którą możemy przyjechać i to są skibasy. Tam jest Kamil i za Kamilem jest miasteczko, którego chyba trochę nie widać, bo jest zamrożona kabinka. Jest już super słońce i jesteśmy teraz właśnie na takim łączniku, w którym przejeżdżamy do krzesełka, przy którym są fajne traski. Ptaka na ręce. Ptaki są tutaj jakieś domowione. Ręce na kasku. I dostają chyba jedzenie od nas. Tak, dokarmiają się rzeszkami. O, tam komuś pan nawet nie chce. Pan ma na ręce. O, Kamil ma znowu na ręce. Nie lubią. Gra, tam jest fajnie, o. I będziemy wjeżdżać tym krzesełkiem, które tam w tle widać, chyba, na górę. Mamy jeszcze 2 godziny, znaczy jeżdżenia, bo o 3 ostatni wyciąg na górę wjeżdża, dlatego że jest zima i się szybko robi ciemno, więc nie jemy żadnego lunchu, bo zjedliśmy duże śniadanie i jedziemy na górę zaraz. Okay, jadę i nagrywam, nie wiem jak mi to wyjdzie, mam nadzieję, że się nie zabiję, ale zobaczymy. Warneczki są eleganckie. Tu miałam kartę do pokoju na krzesełku. Wiem, że jest przy słupie numer 8, więc próbuję ją znaleźć, tylko niestety nie ma tam trasy dokładnie pod tym wyciągiem, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Jedziemy tu pod krzesełkiem. To co widać, to jest słup numer 8 i tuż za tym słupem mam nadzieję, że leży moja karta. No i potem zjeżdżamy tam, gdzie tą chatkę widać. Co? Nie widzę. Nie widzisz? Myślałem, że tam szukasz. Chyba, że to tu spadło. G-
Kamil, mój kochany mężuś, znalazł! Karta znaleziona! Mission accomplished. Ja chyba muszę przestać nagrywać, bo jedziemy o tam. Troszkę tak, ale chyba damy radę, bo to już jest dobrze. No, tutaj to tak. Wow. No, tu nie chcemy, chcemy tam. Pod drzewa nie podjeżdżaj tylko. No wiem. Dobra, jedziemy. Krzesełko. A ty tędy jedziesz. Ładny zachód mamy. I muszę przyznać, że to Whistler to im wyszło. Bo zimą no te narty oczywiście, deska i tak dalej, ale jak tylko się skończy sezon zimowy i stopnieje śnieg, to ludzie tutaj wskakują na rowery górskie i wszystkie krzesełka są fajnie przystosowane do przewożenia rowerów, mają takie haki na rowery z tyłu, także sobie można wygodnie jeździć krzesełkami na rowerach. No i myśmy tu przyjechali też w tym sezonie i sobie chodziliśmy po górach po prostu, bo to jest bardzo dużo szlaków latem. No a teraz zjeżdżamy na dół i już kończymy, bo już wszystkie wyciągi są zamknięte. Myśmy sobie zostali tylko trochę na górze, bo szukaliśmy mojej karty do pokoju, którą mężuś znalazł. No i teraz już zjeżdżamy na sam dół i potem idziemy zjeść i będziemy sobie siedzieć z Miłoszem, Agą i Maćkiem, bo oni tutaj jeszcze są. Nie udało nam się spotkać niestety dzisiaj, ale trudno, jutro się spotkamy, jutro będziemy razem jeździć, a dzisiaj sobie wieczór spędzimy. Także tyle na dzisiejszy dzień z Whistler. Zjechaliśmy już na dół i zatrzymaliśmy się na krótkie doładowanie energetyczne. Tutaj pod stokiem zaraz, tam są stoki za nami, o tam. I gondola i krzesełka. A stanęliśmy w takim barze na dworze, tutaj wszyscy siedzą sobie, o. I jest apryski jedno wielkie i będziemy jeść poutine, czyli takie kanadyjskie danie, nazwijmy to w ten sposób, danie fast foodowe, czyli frytki z takim mięsnym sosem, serem i jakimiś tam kawałkami mięsa. Bardzo to jest dobre i sobie takie coś zjemy teraz szybko i potem wieczorem idziemy na kolację. I wyszliśmy sobie popatrzeć, jak wyglądają światełka świąteczne w Whistler. Wyglądają bardzo ładnie. Normalnie płynie rzeczka latem, ale nie ma jej teraz. Jest taka ładna niebieska. Tam są jakieś światełka. To są drzewka przystrojone fajnie, a tam są kółka olimpijskie, bo nie pamiętam w którym roku, ale nie dawno. W 2010. W 2010 była olimpiada w Vancouver. Nazywali to Vancouver, ale to tak naprawdę było Whistler, bo to jest tam godzinę, półtorej od Vancouver. Chodź, zobaczymy małysza. No. Znaleźliśmy Justynę Kowalczyk wypisaną, bo tutaj są wypisani wszyscy medaliści. Sorry, trochę nie widać, ale szukamy małysza. To jest para olimpiada już. No cóż, ale ładne kółka mają. Maciek, załóż swoje ubranie z powrotem, tak jak było. Filmik się ocenzuruje na YouTube. Tylko nie na YouTube. Nie no, dobra, to może. Jest niedziela, już wstaliśmy, zjedliśmy śniadanko, idziemy jeździć. I patrzcie, jak śmiesznie mają drzewka owinięte. Oni gałęzie tak zbierają do góry wszystkie i owijają to lampkami dookoła. Biedne drzewko w sumie. Ale fajnie to wygląda. Dzień dobry. Proszę ocenić śniadanie dzisiejsze. Super. Zdania są podzielone niestety. Maciek, proszę ocenić dzisiejsze śniadanie. Dwie kawy na stole. Śniadanie było fantastyczne. Moja kawa. Moja kiełba była zbyt gorąca, więc Aga mi ją zapakowała. Ale potem mi kazała schować w bezpieczne miejsce. Schowałem do góry plecaka. No, gdzie nic jej nie grozi, ale nic. A co z kawą? Kawa niestety. A z drugą? Poległa. Kawie, cześć. Przyjechaliśmy dzisiaj na drugą stronę w stosunku do tego, gdzie jeździliśmy wczoraj i tak naprawdę ten cały ośrodek nazywa się Whistler Blackcomb i Blackcomb to jest ta góra z wczoraj, a Whistler to nasza góra z dzisiaj. Ono przyczepioną do tego, do włożyłem sobie między kominiarkę i kasę twarz. Super widoczne jesteśmy. To jest też niezły widoczek. Tutaj chodziliśmy po górach latem i tam idziemy. Kurde!
dobry! Mam śnieg za koszulką! Dzięki niemu! On wie, że we mnie rzucił ścieżkę, ja mu ani razu nie oddałem. Się boi! Nie bądź, nigdy nie widzę cię ten, jak siedzisz. No i... Dla Maciusia, który pięknie jeździ na nartach. Tu jedziemy. Jak tutaj byłem, jak w tym miejscu, jak ten koleś, to troszkę się przeraziłem. A wygląda tak mega stromo? Wygląda źle. Ono. Ale pokonasz ten pierwszy krok, jest luz. Ta skała jest super, mi się strasznie podoba. Ta skała jest tak, jest. No. Okay, robimy sobie krótką przerwę, ja gadam i jadę, więc nie wiem, jak to się skończy, chyba mnie najlepiej. Tak mi się przypomniała też taka ciekawostka, że tutaj nie ma czerwonych tras, jest zielona, niebieska i potem czarna i potem oni dodają takich hardkorowych czarnych diamenty. I w ogóle też mi się wydaje, że nie ma w ogóle takich zbyt łatwych tras tutaj. Uj, Mike. Można sobie jeździć, jest taka strefa do nauki i tam są zielone trasy niby, ale to nie jest taka zielona jak u nas, więc taka mała różnica. Jest godzina 2:55, czyli 5 minut przed zamknięciem i jesteśmy w ostatniej gondolce na górze, dlatego że wykorzystujemy czas maksymalnie. Tak wygląda cały Whistler, tutaj fajnie widać, bo właśnie widać, że tu jest góra Blackcomb, tam gdzie wczoraj jeździliśmy. A tu jest góra Whistler, tam gdzie dzisiaj jeździliśmy. I tutaj po środku to Peak to Peak. To jest taka fajna gondola, która łączy obie góry, więc można sobie bez problemu między tymi górami przejeżdżać. A dzisiaj jeździliśmy sobie tutaj stąd głównie. O tu, do góry. Tu też jeździliśmy. Nie, tu nie, sorry. Oszukuję. Tu jeździliśmy, o tu, tędy. Niestety tutaj to jeszcze jest nieotwarte, bo jest za mało śniegu, ale... Następnym razem, jak tu będziemy, to już tam będziemy sobie jeździć. I to jest właśnie ta trasa, to jest najdłuższa trasa tutaj. To jest 7-milowa czy coś w tym stylu. I się przejaśniło na konie. Idziemy na sam dół. Jest taki ładny widoczek, bo wszystkie drzewa są białe. Wydawało mi się, że nie można zjechać na sam dół. Na nartach, ale można, bo tam już za mną jest miasto, a tu przyjechaliśmy, a tam ludzie jeszcze zjeżdżają. Także na samym się kiedy już się da zjechać, super. Okej, wracamy. Jesteśmy w naszym ulubionym miejscu fast foodowym, czyli Peak Pies. Są Peak, dlatego że mam górę w rążku i ziemniaków na rynku.